Nieprzytomny mężczyzna na chodniku. Miał 5 promili, reanimowali 40-latka. Miał 5 promili alkoholu. W Lublinie policjanci i ratownicy medyczni reanimowali nieprzytomnego pijanego 40-latka. Po przywróceniu mężczyźnie funkcji życiowych okazało się, że ma aż 5 promili alkoholu w organizmie. Policja otrzymała zgłoszenie we wtorek około godzina 19. Na ulicy Kunickiego w Lublinie na chodniku leżał nietrzeźwy mężczyzna. Po dotarciu na miejsce policjanci stwierdzili, że osoba ta była nieprzytomna, nie dawała żadnych oznak życia. Policjanci od razu przystąpili do reanimacji oraz wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Walka o życie mężczyzny trwała kilkadziesiąt minut. Wspólne działania policjantów oraz załogi karetki pogotowia pozwoliły przywrócić funkcje życiowe, poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, komisarz Kamil Gołębiowski. Miał 5 promili alkoholu, nietrzeźwy mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Podczas badań okazało się, że w organizmie miał 5 promili alkoholu, dodał Gołębiowski. Policjanci wyjaśniają i ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy.